Cześć, tym razem przedstawię montaż szafek, blatu i umywalki nadblatowej. Zapraszam na film. Najpierw montuję szynę, na której będę wieszał szafki. Używam do tego specjalnych kołków, ponieważ jest to domek szkieletowy. Za płytką i kartą gipsem mam pustą przestrzeń, a więc te kołeczki znakomicie sprawdzają się na tego typu ścianie. Inwestorka zakupiła oddzielnie szafki, oddzielnie blat. Pierwsza szafka 100 cm, druga 60 i trzecia szafka również 60. Blat zakupiony oddzielnie, w innym miejscu, ucięty na wymiar i oklejnowany. Oczywiście wcześniej sobie rozmierzyłem, na jakiej wysokości ma być listwa, na której wiszą szafki. Teraz tylko poziomuję blat, żeby był równo z półeczką, bo tak zażyczyła sobie inwestorka. Po kolei każdą szafkę podkręcam, tak żeby był idealny poziom. Tutaj powstała nam taka szczelina, szafki nie są do końca, dlatego inwestorka dokupiła jeden front, z którego zrobiłem taką zaślepkę i teraz ją przykręcę, żeby ta wnęka była zamaskowana. I przystępuję do montażu umywalki nadblatowej. Umywalka będzie na środku pierwszej szafki, która ma 100 cm, a więc do średnicy odmierzam 50 cm. W tym miejscu będzie otwór do odpływu. Wstępna przymiarka umywalki i baterii. Otwory rozmierzone i wywiercone. Zabezpieczam je silikonem na wszelki wypadek, gdyby gdzieś tam podciekła woda. Wcześniej jeszcze przykręciłem blat do szafek na kątowniki z jednej i z drugiej strony. Zanim zamontuję umywalkę, silikonuję miejsce, gdzie blat spotyka się z płytką, ponieważ teraz jest tam większa dostępność. Kliklak został przykręcony do umywalki i teraz nakładam silikon, za momencik przykleję ją do blatu. No i mamy niespodziankę, zamontowałem zwykły syfon, który koliduje mi z szufladą.
dlatego też trzeba było jechać do sklepu, kupić syfon oszczędzający miejsce i za chwilkę go zamontuję. No i problem z głowy, syfon oszczędzający miejsce, zamontowany. Świetnie sprawdza się to rozwiązanie w tego typu sytuacjach. Dodatkowo pod szafką została zamontowana taśma LED, więc mamy tutaj fajne podświetlenie tej szafeczki. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne filmy.